A ponieważ jest problem z dźwiękiem, bo jest za głośno w tej grze, to zaraz to naprawimy. My Fantasy Online. Dziwne, że mój nick jest w tej grze, bo chyba w to nie gram. A przynajmniej sobie nie przypominam, żebym w to grał. Naprawdę zaczyna tu już strasznie chodzić wszystko. Przez to, że ten RAM trochę siadł. Ale nic, trudno. Jakoś sobie dam radę. Zrestartuję za chwilę. Dobra. Mam zmienione ustawienie graficzne. Może jeszcze rzucę okiem na te ustawienia. Graphic quality. Dlaczego jest tak nisko? O. Dobrze. Tu się właśnie zastanawiam, dlaczego tak niskie są te ustawienia graficzne. O, i teraz chyba powinno być lepiej. I możemy stworzyć nową postać. O, zobaczę. Serio, ja muszę najpierw wejść do tej. Najpierw muszę ściągnąć tą grę, wejść do niej, zobaczyć jak ona wygląda, a dopiero potem mówić, że z kimś będę grał. Także, no, a dopiero potem. Możemy pograć. No tak, ktoś mówi po angielsku. Tutaj jest. To nie jest angielski. W sumie to jest chiński. Chiński czy koreański. To są filmiki, które tam opisują daną rasę czy tam klasę. Mamy cztery rasy: Jin, Gon. 기공사는 내력을 운용하여 강력한 Lin i Kun. Oglądałem anime Blade and Souls. W sumie jest fajne, oparcie właśnie o tą grę. Suorage 상대하며 다수의 대상을 동시에 통제할 수 있는 원거리 전문 직업입니다. Warto czasem się zainteresować takimi anime. W oparciu o grę. Dobra. Ta jest bardzo trudna, ale to chodzi o Kung Fu Mastera, zdaje się. Blade Master jest trudną postacią, a to jest Assassin, też jest trudna postać. O, no jest łatwiejsza. Force Master. O, tu jest Easy. Summoner. A w gonach? Okej. Okay. Ja myślę, że zrobię. Force Mastera na kobietę. Lepiej wygląda niż facet. Tutaj akurat nie mamy, więc to sobie podaruję. W gonach mamy Destroyer i Kung Fu Master, więc też sobie podaruję i zostaje Lin. Summoner jest też spoko. Ale nie. Dobra, tu robimy. Next page. Zobaczymy, jak będzie wyglądać moja postać. Tak, spędzę tutaj postać, tak? O, fajnie, można tła zmieniać. Pierwszy raz widzę jakieś grze, żeby można było tło zmieniać. Sprawdźmy jeszcze to.
Wodbol. O, w sumie fajna gierka. Jak tak patrzę. World of Dragon Ball Online. Spoko. Teraz już widziałem Wodbo na necie. Jest Wodbo. Niech to zostanie na tej stronie. A teraz muszę się przekopać i znaleźć, gdzie jest link do tej gry. Okej, już mam. Okej, zobaczę sobie na YouTubie. Ale to też później. Happy day. No i nawet reklama mi się włączyła do Dragon Ball Xenoverse na tej stronie. Dragon Ball New Story. WNS. Chcę grafiki zobaczyć. Tak wygląda ta gra. W Pokémony się kiedyś tak grało. Okej, jutro to co albo jutro to przetestuję. Tak jak mówię, na razie Blade and Souls zobaczymy jeszcze i będzie ok. Tylko muszę tu zmienić nazwę na streamie. Blade and Sword, tak. Jak ja lubię tego hitboxa, no, po prostu żyć, nie umierać. Blade and Souls nie ma. Ale Blade and Sword jest. Jak będzie Blade and Sword. Jeden są. Dobra. To mogę zminimalizować. To sobie zapiszę. Dobra. Mogę robić postęp dalej. Zobaczmy, jakie są presety. Muszę przyznać, że dość fajnie to wygląda. No, tu było coś fajnego gdzieś. Się pozmienia wszystko. Aha, już. Dobre. Można zmieniać, jak ma stać. No, spoko. Outfit. To też pewnie można zmienić.
No i obracanie jest kamerą, a nie postacią. Dziwnie w tym wygląda. Powiedzmy, że okej, nie ma świateł. Voice. Kurde, skąd to echo? Co do koloru włosów, to ja jeszcze to zmienię. Nie, to jest w ogóle bez sensu. A tu? Dobra, może być. Basic. Dobra, tu jest face. Czy można zmienić teraz twarz? Nie, to była jakaś masakra taka strasznie wyciągnięta. Nie wiem, czemu we wszystkich tych grach azjatyckich, MMO, te twarze są szpiczaste. I teraz patrzyłem i tutaj broda strasznie. Chcę to potem zmienić. W ogóle to oczy też ma jakieś strasznie wielkie. Dobra. Koloru nie będę zmieniał. O, są detale. Okej. Everybody knows. Moment. Chin. Długość. Aha, dobra. Czy w tą stronę? O. Teraz to wygląda trochę lepiej. Piąty level w 15 minut? Wow, nieźle. Ja jednak chyba preferuję gry, gdzie się wbija 50 level przez miesiąc. No i teraz jest chyba w sumie teraz jest okej, a nie jakieś takie szpiczaste. Problemem jest jeszcze za duże oczy. No to już jest lepiej. Okej. To by była przesada, jak gruba. Zostawił. Żeby nie przedłużać. No powiedzmy, że to wszystko tutaj jest okej. O, tu mamy oczy, kolor. Niebieskie, jak najbardziej.
O, możemy zmienić kolor na biały. Dobra. Włos. Kolor. Jak najbardziej biały. Siedem tysięcy expo. Ło, masakra. No to tak trochę bez sensu, level. Jak zdrowie się nie zmieni. Czekam na Black Desert, tam będzie naprawdę możliwość stworzenia takiej postaci, jak się chce stworzyć. Wyciągnięte trochę z Simsów te wszystkie ustawienia. Suwaki, że można to poustawiać w najmniejszym detalu. Kosmyki włosów, że mają iść w tą, a nie w tamtą stronę. Tam chyba tydzień będzie się siedziało w edycji postaci i nie wychodziło z tego, dopóki się nie skończy. Afro. Ok. A, myślę, że zastosuję te. W sumie mogło być. Dobra, zobaczmy ten czoła, bo to wygląda po prostu upiornie. Może nie w tym stroju, bo tu nic nie widać. W tym stroju to było najlepiej widać. Nie. Nope. To już nie. Myślę, że tak wygląda normalnie, chociaż tak te nogi to jakieś patyki, a nie nogi. No, pewnie tak raz. Okej, tu jest jeszcze. O, właśnie. Trochę nieproporcjonalne to ciało w ogóle. I tu, gdzie są nogi? Tu właśnie. O. Okej. Myślę, że teraz trochę lepiej wygląda. No, praktycznie skończyłem. Gdzie jest nazywanie postaci?
Nie? Next page. Charakter? Standardowo chyba. No i okej, mam stworzoną postać. Co prawda chwilę to zajęło. O, fajnie. No dobra. A, mogłem strój zmienić. Ciekawe, czy by to coś dało na początek tej gry, ale to nic. Wchodzimy do świata Blade and Souls. Blade and Souls. Souls to są dusze, tu jest jedna dusza. Fajnie się zapowiada. Tylko mi nie mówcie, że będą rosyjskie napisy. Niezła ulewa. Ja po części mniej więcej znam fabułę tej gry właśnie przez obejrzenie tego anime. Tylko tam to troszeczkę inaczej wyglądało. Choć też lądowało się tak jakby w wodzie i tam był start, że czy ktoś odnalazł dziewczynę, która straciła praktycznie pamięć, ona była tam sztuką walki, ale tego nie pamiętała, była takim zabójcą na posyłki. Też jej praktycznie jakby nie lubił. Pracowała do tej całej złej organizacji tego złego księstwa, ale potem po prostu jak straciła tą pamięć, to starała się robić, czynić coś dobra. W sumie nie straciła całej pamięci, bo wiedziała, że pracowała na tym. Tych teoretycznie złych. Coś się chyba trochę wkurzyła. No i zobaczmy, jak ten świat w ogóle wygląda. First chapter. Okej. Gdzie moje ciuchy? Serio? Aha, leżą sobie z boku, okej. Uratowali mnie i rozebrali, spoko. WASD, spoko, Alt.
Aha, już włączała kursor. No dobra, dobra. Okej. Okay. A nie, to mam jakieś ciuchy. Altem ma się pokazywać kursor. Aha, trzeba trzymać. Okej. Okay. Czy ja się przebrałem? Bo nie wygląda na to. Może trzeba nacisnąć? No, no tak, trzeba było nacisnąć. Teraz mamy i... Okej. Teraz na pewno się przebrałem, bo widać. Jeszcze ciekawi mnie, jak tutaj obracać widok kamery. A, dobra, jest wszystko. Trochę zrobiłem smutną postać, ale trudno. Dobra. Ja kliknę J. Ja bym chciał, nie wiem, jakiś... jakąś broń. Ale gra wygląda pięknie. No. Super. Rzućmy okiem na mapę, na świat, w którym jesteśmy. O, ładnie to wygląda, nie powiem. Gdzie oni zwiali? Jeszcze jakoś będę chciał tutaj czad ukryć. Mogę na razie na battle przejść. Nie będzie nic widać. O, piesek. Jest serio? Muszę wam drzewo zanieść gdzieś? Tutaj. Na szczęście daleko nie było. A to wygląda na to, że mam sobie broń teraz zrobić. A, widzenie. A, stół. Trzeba pogadać. Okej, mam sprint. Ale ciągle nie mam broni. Followuję, followuję. Ha!
Pokradła mi kolor włosów, no. Myślałem, że jak zrobię biały, to będę wyjątkowy, a tu się okazało, że ta postać, która mnie tu prowadzi, też miała. To jest F, to tak, to... O! Można latać. A przynajmniej szybować. Pojawił się, kurde, kolejny. Aha, teraz tam na górę. To take the book. A, tu. I co teraz? Nie mam tu żadnych skinów. Kanwalama, nici lien uczę. Uczę ci ho, wam złoto. 就能看见练武场，出去之后往左走。哎，是不放你 spoko。已经去过师傅那，哦，这，我先把武器。 No i dobra. Press IK. OK. O, dostałem broń. Chyba. O, idź. Gonię cię. Jestem szybszy. Aha, i co, mam się bić teraz pewnie z tobą, tak? 连续按烈火掌。另外，每次使用烈火掌。啊哈 ，jednak nie stop. Okay. Aha, tych też muszę spalić. Już myślałem, że tylko jednych wystarczy. Hmm.
Jak się sprintuje i się skoczy, to fajnie wygląda, a potem można jeszcze szybować. Okej. Co to było za dźwięk? W porządku. I gdzie mam się teraz udać? Aha, mam się udać w tamtym kierunku. Ciekawe. No dobra, uda się. Mam przynajmniej taką nadzieję. Po co biegać naokoło? Można całą tą drogę przeszybować. Nad wielką dziurą pod sobą, ale oki. Nie haj pa. Chodźcie ba. I co? Ty tu zostajesz, że ja mam wejść. Tak. Ciekawe, ile można tych postaci zrobić, bo będę chciał przetestować kilka klas. Jakiś koleś tu się pojawił, mnie załatwił. Aha, medytuję. Fajnie. Press 6. Okej. No to przejść nic nie dało. Aha, dobra, można tak to zrobić. Dobra. To jakie są klasy w tym? Klasy czy rasy w tym Dragon Ballu? Aha, połóż broń koło ognia i naciśnij F. Muszę by naprawić. Świetne. I mam trzeci level.
Okej, coś się tu szykuje chyba. No, zwierzątka sobie leżą, martwe chyba. Ten dostał mieczem w plecy. A tam postacie znane mi z anime biją się z kimś tam. Było nie wzywać pomocy, się bić. Rozpraszanie się jest złe. Zwłaszcza w takiej walce na śmierć i życie. Ten koleś jest jakiś dziwny. On chyba się nie odzywa, z tego co pamiętam. Zombie powstały. A przynajmniej jakieś demony czy duchy. Jak jest Gohan, to już jestem happy. Zresztą jak będzie Dragon Ball Xenoverse, to... w sumie to nie. To będę robił chyba postać tą z rasy Bubu, tylko że kobietę. Tak mi się wydaje, że coś takiego zrobię. 传说中的鸿门神功就这么点能耐，为了这本秘籍，我费了多大心思，看来真是白费周章啊！鸿门竟有你这种孽畜！哦，对，我还在师父的药里放了点小小的惊喜，不过也不至于两下就。 A ten facet skąd się tu wziął? Nie, tego gościa nie pamiętam, co tam było. Dziadek się wkurzył. Trochę urósł.
No, o, pan niezły jest. Wszystkich rozniesie. Dobrze, zawsze mają przesrane. Jakby był zły czy coś, to zaatakowałby, rozwaliłby wszystkich i panowałby pokój na świecie. A że jest dobry, to postanowił ratować swojego ostatniego ucznia. Jeśli nadal żyją, jeszcze jakiś super miecz. Aha, tu się zacierają trochę wspomnienia. Można powiedzieć, że to jest jakby początek tego całego anime. Polecam obejrzeć anime Blade & Soul, jeżeli ktoś był kiedyś zainteresowany tą grą. Chcesz, 受了莫林火的伤，没人能活下去。 Jak ja nie cierpię reklam na gadu-gadu. Czasami naprawdę potrafię wkurzyć człowieka. LOL. To jakieś bogi? Gada pod wodą? Aha. Okej, okay, to by było, można powiedzieć, na tyle takiego wprowadzenia. Zaczynamy grę w momencie, kiedy widzimy jakiegoś staruszka pływającego łodzią po oceanie i widzącego jakieś światło, gdzie potem stworzymy postać, przenosi nas zupełnie w inne miejsce, także jeszcze jesteśmy jakby żywi,
uczymy się, jesteśmy studentem i dopiero potem właśnie jest pokazane, dlaczego znaleźliśmy się w tym oceanie, pływając tam. No i ponowne powstanie, tak jakby został. Okej. Poznajemy historię oczywiście. Muszę jeszcze zobaczyć język narracji. Co tu mamy? Grafika, dźwięk. Battle, efekt sound. Chyba nie ma tutaj. A! Echo efekt jest włączony. Ja się zastanawiam, skąd echo się pojawia. No i teraz nie powinno być echa. Ale tu ponuro. I spoko, znowu za tragarza robię. No nic. Gra wygląda świetnie po prostu. Bardzo mi się podoba. Chciałem pograć nią znacznie wcześniej, ale teraz myślę, że spędzę kilka dobrych godzin w tej grze. I myślę, że no, również na streamie. Nie widzę przeszkód, żeby tego nie pokazywać. No, tylko nie w tym momencie, tak jak mówiłem już wcześniej, że będę musiał zrestartować komputer przez to, że znikają mi w zastraszającym tempie ramy. Z dziwnych powodów. Jak odpalę komputer, to jest 2,5. Po kilku godzinach jest 14 zajętego, chociaż nie ma jakichś specjalnie programów odpalonych więcej. Będę musiał pewnie system kiedy przeinstalować, ale na razie nic więcej się nie dzieje. Z tym daję radę sobie jakieś poradzić. A przeinstalowanie systemu spowoduje praktycznie nieobecność przez jeden dzień. Bo będzie trzeba poinstalować wszystkie gry i programy, a to trochę potrwa. No nic. Zamknijmy tą grę. Entsoft. Wydawca gry Blade & Souls. Oczywiście nie w Europie. Bo po cóż by inaczej. Chociaż rosyjski serwer, nie wiem czy jest do końca europejski czy nie, ale okej. No dobrze. Myślę, że... O, i ramy się zwolniły. Ale to dobre, sobie. Trochę ramów poszło zwolnionych, a gra nawet nic sam nie dodała. A zwolniła później więcej niż sama zajmowała. To jest czary, magia. No nic, myślę, że jednak na tym zakończę stream na dzisiaj.
I tak dobrze, że ten stream w ogóle był. Pomyślałem, że się nie uda nic zrobić. Także ja się będę powoli żegnał z wszystkimi. Część tych materiałów na pewno będzie na YouTubie, na kanale, więc z osobami, które tam oglądają, też się żegnam. Mogę powiedzieć, jest późna pora, idziecie spać. A co do pozostałych gier, to tak jak mówiłem wcześniej, ja to poobczajam. No, dzisiaj właśnie zobaczymy tego Dragon Balla wieczorkiem. A znaczy, ja go sprawdzę wcześniej, tylko że wieczorkiem możemy pograć. No, a na razie tyle i na razie. Na razie tyle i na razie. Okej. Trzymaj się. I reszta też. Bye bye. Audacity to jakim prawem się włączyło?